Pan uważa, żeby zabrać, czy dawać raczej dyrektorowi Rydzykowi? Bo Donald Tusk mówi, że jak dojdzie do władzy, to pana, zabierze. Ja temu dał po ryju. Dyrektorowi? On jest złodziej dla mnie. Rydzyka nie lubię, bo to jest czarna mafia. Się odczepię od ojca dyrektora. Oczywiście, że nie zabierać. Od Rydzyka niech się odczepią, bo on przynajmniej wie, co robi. Czy pan wie, co robi ksiądz, jakich dokonał wspaniałych rzeczy? Byście się wstydzili, bo to... Ile uczelni postawił, ile dobrego zrobił, co zabiorą teraz, tu zabierze to... Może Tuskowi odebrać coś. Ale Donald Tusk mówi... Władzę odebrać, bo on się nie nadaje do władzy. No ale on jeszcze nie doszedł do władzy, mówi, że dopiero jak dojdzie... Nie dojdzie. I że paragrafy się znajdą, mówi. Na pana chyba. A pan uważa, że odebrać dyrektorowi Rydzykowi pieniądze, czy nie? Panie, lepiej się go nie czepiaj. Dyrektor Rydzyk nie może kosić setek milionów złotych bezkarnie. Kiedy Platforma dojdzie do władzy, znajdą się paragrafy na Rydzyka i będzie musiał oddać te pieniądze. Mówi Donald Tusk. Co na to Polacy? Czy chcą dawać Rydzykowi, czy odbierać? O tym dzisiaj w komentarzach. Adam Feder, zapraszam. Donald Tusk mówi, że jak Platforma wygra wybory, to te miliony się zabierze dyrektorowi Rydzykowi. Czy to dobrze? Czy Polacy się zgadzają? Nie, mu Bóg rozumu nie odebrał czasami. Tuskowi. Bo on zgłupiał całkiem. Kościół zabierze? Żeby odbierać. Żeby odebrać. Oczywiście, że odebrać. Z jakiej racji? Z jakiej racji? Niech dadzą do szpitali dla ludzi. Tyle przecież ludzi choruje. Nie ma leków. Nie ma... Ryzyk, ile uczelni postawił, ile dobrego zrobił, co zabiorą teraz, tu zabierze to? Ludzie centralne zabierze, co Rydzyk zrobił. A nie za dużo dyrektor Rydzyk tych pieniędzy z PiS-u dostał? Ja jestem z tych moherowych, także już panu to mówi wszystko. Za dużo dostał. I powinni mu zabrać. PiS to jest przekupiony, dlatego że im dają pieniądze, to przekupiają ich. Tak myślą starsi ludzie o PiS-ie, widzi pan, a co robi PiS? Przekupuje ludzi, proszę pana, nic więcej i nic z tego nie ma. No dobrze. A starsze berety to tylko o pieniądzach myślą. A za obstawy Kaczyńskiego to płaci wszystko z naszej pieniądze. No tak, dziękujemy, do widzenia, szczęśliwej podróży. Dobra, przeżyk na drogę. Odebrać dyrektorowi Rydzykowi, bo Tusk mówi, żeby odebrać. Jak dojdą do władzy, to odbiorą. Niech odbierają. Rydzyka nie lubię, bo to jest czarna mafia. Ja uważam, że ten człowiek nie jest księdzem jeżeli i świętym jakimś tam, bo tak postępuje, jak postępuje. Kim jest? Kim jest? Interesy, no tylko interesy go interesują. O Rydzyku to ja nie mam dobrego słowa. Jako o tym księdzu niby, święty. Czarna mafia. Pan uważa, żeby zabrać, czy dawać raczej dyrektorowi Rydzykowi? Bo Donald Tusk mówi, że jak dojdzie do władzy, to pana, zabierze. Ja temu dał po ryju. To taka jest prawda. Dyrektorowi? On jest złodziej dla mnie. On już zbierał na stocznie. No zbierał. No i co z tego wyszło? Stocznie zlikwidowali? Zlikwidowali, a wziął pieniądze, wziął. Komu oddał? Nikomu. No widzi pan. No. Dziękuję, czyli wszystkiego najlepszego życzę. Czyli zabrać Rydzykowi? Ja, nie pan. Jakby chcieli zabierać, to by Polski, bo pół Polski jest złodzieje, to by pół Polski by chcieli zabrać, no, tym ludziom, bo każdy kręci w swoją stronę. Najgorsze jest to, że nie ma żadnej odpowiedzialności w naszym kraju. Przyjdzie, nakręci, odejdzie, zapominają, jeszcze całą rodzinę ustawi, no nie tak jest. No niestety tak bywa, na taka pewno. Jest smutna prawda. No i teraz trzeba, mówi Donald Tusk, trzeba odbierać to, co tam poprzekręcali. Nie, proszę pana, trzeba by może zmienić prawo tam. Zabrać czyjemu? Tego się tam, co to BMW, co jeździ? Wąt ma taką furę. No wie pan, no może zapracował sobie. Ja pracuję całe życie i nie mam. A pan uważa, że zabrać dyrektorowi Rydzykowi, czy nie? Nie, zabierać, mu jeszcze. Donald Tusk mówi, że jak dojdzie do władzy, to trzeba będzie odebrać dyrektorowi Rydzykowi. Może Tuskowi odebrać coś. Ale Donald Tusk mówi... Władzę odebrać, bo on się nie nadaje do władzy. No ale on jeszcze nie doszedł do władzy. Mówi, że dopiero jak dojdzie... Nie dojdzie. No i niech nie dojdzie. Nie dojdzie, bo nie ma dokąd dojść. On już był. No, ale on chce rządzić teraz? Już był. I odebrać dyrektorowi Rydzykowi... Odbierał na mnie jedną rzecz. I że paragrafy się znajdą, mówi. Na pana chyba. Proszę? Nie, ja tylko chodzę, pytania zadaję, wie pan, bo to... A pan uważa, że odebrać dyrektorowi Rydzykowi pieniądze, czy nie? Panie, lepiej się go nie czepiaj.
Zdania podzielone, Polacy jak zwykle. No, wie pani, wie pan, są, ale to jest, co oni wyrabiają, proszę pana, to jest nie wiem, te ostatnio te wykupują te różne na fundacji, te wille, niewille, no to po co to? A na dzieci nie ma na leczenie. No, to wszystko. Też, Donald Tusk też mówi, żeby odebrać właśnie też takim fundacjom. No tak, oczywiście. Odebrać. No. Ale dlaczego odebrać? Bo właśnie no, niektórzy mówią, że jak już dostał, no to nie można tak dawać i odbierać, no, na przykład. Proszę pana, dlatego, że to osoby były oszukane, była geotermia, to przecież to były fałszywe dane. Proszę, czy pan nie wie, jakie były sprawy? No ale to właśnie Donald Tusk mówi, że jak dojdzie do władzy, to znajdą się paragrafy. No. Żeby się na niego nie znalazły. Na kogo? No na tego, o kim pan mówi. Donalda Tuska? Tak, przeciwna jestem bardzo. A żeby Rydzykowi dyrektorowi odebrać? A dałam? Jak nie dałam, to nie będę odbierać. No dała pani, bo to PiS teraz nie? Przez 300 milionów już z naszych pana, wspólnych pan pieniędzy. Nie opowiada. No, 300 milionów dostał dyrektor Rydzyk z naszych wspólnych pieniędzy już. Nie liczyłam tego. Od kiedy PiS rządzi? No i teraz mówi Donald Tusk, żeby to odebrać. Pan mnie nie truje, bo się zdenerwuje i po co mi to? Donald Tusk mówi, że znajdą się paragrafy i to te, co teraz Ziobro takie wymyślił, że konfiskata rozszerzona jeszcze tam, że będzie można zabierać majątek. No i że trzeba będzie to, co teraz poszło, to teraz jak on dojdzie do władzy, to będzie zabierać. No, oczywiście, że tak, że zabrać co do centa, bo on oszukał wiele, wiele emerytów, rencistów. Oczywiście, że zabrać. Miłego dnia życzę. Miłego. A pani też uważa, zabierać czy nie zabierać? Co? No dyrektorowi Rydzykowi te pieniądze, co dostał. O, stary złodziej. Rydzyk. Czyli co, zabierać? Zabierać, tak. A to tak można, że dawać i odbierać? A nie, wiem zresztą. Wiem, że Rydzyk to też jest dobry pan. Dobry ancymon. Też dobry. Ile tych starszych ludzi naoszukiwał. Donald Tusk mówi, że jak dojdzie do władzy, to odbierze, to trzeba będzie odebrać dyrektorowi Rydzykowi te miliony. Szczerze? Spalić całe to dziadostwo. A. Oczywiście, że nie zabierać. No nie, no bo tu wiele osób uważa, żeby zabrać. No tak. A oni się podzielą, tak? Opozycja. Nie no, żeby Polakom wtedy... No, tak, Polakom. Od Rydzyka niech się odczepią, bo on przynajmniej wie, co robi. Ale 300 milionów już dostał z naszych wspólnych pieniędzy. No i dobrze, on gospodarzy dobrze. No ale wie pani, no nie każdy może właśnie chce w tym uczestniczyć, no nie każdy popiera, a jednak musi dawać, bo to z państwowych idzie, naszych wspólnych. Czy zabrać dyrektorowi Rydzykowi pieniądze, czy nie? A kto to kazał? Donald Tusk mówi... To powiedz pan, żeby Tuskowi zabrać. No. Ale, bo on mówi, że jak dojdzie do władzy, to dyrektorowi Rydzykowi się zabierze. Nie, to niech on lepiej się nie pcha do władzy, bo ludzi gubi tylko. Że paragrafy się znajdą na dyrektora. Na niego trzeba znaleźć paragraf. No, nie, no ale to szukają, już wie pan, tyle lat ich jakoś nie znaleźli, no. A nie, niech on się nie czepia Rydzyka, niech on sam na siebie spojrzy. O, a pan uważa, że dyrektorowi Rydzykowi zabrać pieniądze, czy nie? Bo chodzę, pytam, Donald Tusk... Zabrać. A dlaczego zabrać? Bo okradł państwo. Zabierać dyrektorowi Rydzyka. Pani, żeby zabierać? Oczywiście. Tak, zabierać. 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 Oczywiście. O. Wszyscy są zabierać. No właśnie, nie, tu są tacy, wie pan, żeby nie... Naprawdę? No. No to są. No najlepszy dowód, jakie są wyniki wyborów. Czy pan wie, co robi ksiądz, jakich dokonał? Wspaniałych rzeczy, chociażby w Toruniu, geotermia, uniwersytet. No ale no, to mieszkańcy no, raczej narzekają na tą geotermię, bo jeszcze więcej płacą, niż by płacili. Wie pan, by się się wstydzili, bo to nie jest przyjemne naprawdę, taka nagonka na ludzi. Bo pan Donald Tusk powiedział, że jak Platforma dojdzie do władzy, no to znajdą się paragrafy i będą odbierać to, co teraz... Tusk nie dojdzie do władzy, więc nie ma się zmartwić. Czy odbierać dyrektorowi Rydzykowi te miliony, czy nie? Bo Donald Tusk mówi, żeby odebrać, tak powiedział. Ile wyszło? 300 milionów wyszło. A, tutaj. Ja to bym odbierała wszystko. Pan Rydzyk to już ma dużo tej kasy, no a są ludzie, którzy mają mniej przedsiębiorcy. Dziękuję. Dziękuję. Donald Tusk mówi, żeby zabrać. Ale nie wiem co, proszę pana. Pieniądze, 300 milionów już dostał od PiS-u i... Od PiS-u dostał? No, od ministerstw, od różnych tam... No, za dużo dostał, za dużo.
połowę zabrać. A, połowę zabrać, a połowę zostawić. No i to taki, takie rozwiązanie salomonowe, można powiedzieć. Dyrektora Rydzyka, to wie pan co, nie będę się wypowiadał. On jest dyrektor od spraw zbędnych dla mnie. No ale 300 milionów od państwa. Dostaje. Dostał. A, już dostał. No już dostał od PiS-u, tak? Więc no to trochę, trochę. PiS się musi liczyć z nim. Proszę? Ile Tusk nakradł? Ile nakradł Tusk? No ale to jakby nakradł, to by go już PiS wsadziło, wie pani, a jakoś 7-8 lat rządzą i nie mogą, no to chyba nie nakradł, wychodzi na to. No w różnych gazetach różnie piszą, także no, jaka to jest prawda, ja nie wiem. Niektórych gazet to wie pani, nie warto czytać, bo to, prawdy to tam nie napiszą. A czy co, pan uważa, że dyrektorowi odebrać raczej? Pewno, panie, to trzeba zabrać wszystko. Wszystko? No, niech tam ma tak to, tego, co mu dał ten bezdomny, co mu ten samochód dał. No, dwa samochody. A to dwa ma. To jeden będzie jeździł. Jedny to mu zabrać, a jednego nie. Niech ma tego. Niech szanuje tych bezdomnych. Co takiego niedobrego ten ojciec Rydzyk, tam dyrektor? Wszystko dobre robi. O, widzi pan. No. Popierają go ludzie, to trzeba mu dać. Się odczepię od ojca dyrektora i po prostu jak ludzie chcą dawać, to niech dają. Każdy jest wolny i żyjemy w wolnym kraju. Tak. A co, Tuskowi dać? No ale po to, co? Ale to wie pani, państwo przelewa 300 milionów z naszej wspólnej kasy. No to nie każdy chyba chce, żeby... Widocznie Sejm się zgadza na to. Nie to wiem. Ministerstwa co chwilę tam. Nie tu wiem, 10 wiem, milionów, tu 20. Tu... No ale to tak będziemy rozmawiać, a tamten Bolek, a taki siaki, owaki. Zabierać. 300 milionów. Chce się opodatkować, może się opodatkować i może sobie płacić dla ojca dyrektora, a nie ze wspólnych pieniędzy. Bo ludzie, tam są pieniądze różnych ludzi, wierzących, niewierzących. Ale to chyba Sejm zaakceptował. Nie, to ministerstwa to po prostu no to, klepią. To bezprawnie. No właśnie, uważam. No i dlatego Donald Tusk też tak uważa jak pani. I... No to w tym jednym punkcie zgadzam się z nim. No, ale... Dobrego życzymy i wytrwałości. Dziękuję bardzo. No to piszcie w komentarzach, co wy uważacie na ten temat, czy odbierać dyrektorowi Rydzykowi te miliony, czy też może nie odbierać. A my widzimy się już za tydzień w kolejnym odcinku komentarzy. Na pewno jakiś niezwykle interesujący temat będzie, jak zwykle Adam Feder. Do zobaczenia.